Dzień dobry Państwu, niedziela, 29 dzień września i dzisiaj tutaj w kościele świętego Maksymiliana Kolbe uroczysta msza święta, niedzielna, ale połączona z rozpoczęciem harcerskiego roku. Zapraszam. To dzisiaj będzie to najmłodszy harcerz, tak? To jest najmłodsza, tak. Dzisiaj mamy rozpoczęcie roku. Rozpoczęcie Szczepu, roku. Szczepu, Wigry i Wieliczka. Uroczyście w kościele. Uroczyście w kościele. Bóg honor, ojciec, czyli najpierw tak Bóg. Tak jest, tak. I wtedy do parku różańcowego na taki krótki obszar. A prezesie przewodniczą będzie ojciec Bogdan, a homilię wygłosi ojciec Piotr. Dzisiejsze ofiary składane na błogosławie przeznaczamy na pomoc Polakom dotkniętym powodzią. Bóg zapłać za waszą hojność. Jeśli ktoś posiada kopertę na wsparcie potrzeb Kościoła w Kanadzie, prosimy o przekazanie jej wraz z pierwszą składką. Dziękujemy. Które jest z nami, szczególnie Szczepy Wigry i Wieliczka, od tych najmłodszych do najstarszych. Takie przypomnienie nam wszystkim o wartościach, jakie mamy, o tym, że chcemy dbać o to, co jest tu na ziemi, pomagać sobie, wspierać, być przykładem, ale chcemy też wszystko to robić myśląc o Bogu i tej Ojczyźnie, która jest dopiero przed nami, o Królestwie, które tu się zaczyna, ale kończy się już u Pana Boga i w tym wszystkim chcemy uczestniczyć, prosić o łaski, a teraz również przepraszać za grzech i popełnione zło, aby nas nic nie odłączyło od Boga, ale też nic nie podzieliło między nami. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Thank you.
Tył, zwrot! Tył, zwrot! Spocznij! Robię tą jump and remember left, lewe ramię. Tył, zwrot, lewe ramię and don't jump. Gratuluję wszystkim nowym funkcyjnym. Życzę wam owocnej pracy dla dobra naszej organizacji i Polonii. Wszystkim strzatom, słuchom, harcerkom, wędrowniczkom i instruktorkom życzę, aby ten rok harcerski był nie tylko przyjemny, pożyteczny, ale też stał się początkiem wielu starych przyjaciół i przyniósł wspaniałych przeżyć i miłych wspomnień. Cały szlaku, to patrzysz? Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Harcerzy w Kanadzie, Chłopiec Karpaty, Szczep Wigry, Mississauga, Ontario. Rozkaz liczba 1 na dzień 20 września 2024. Spocznij! Punkt 1. Zwolnienie drużynowych. Komendant Chorągwi swoim rozkazem L8 przełamane na 24 zwolnił na własną prośbę z funkcji drużynowego przy szczepie Wigry. Przewodnik Marek Klepner. Jestem! Przewodnik Tomek Pisarek. Jestem! Serdecznie dziękuję druhów za ciężkie pracy przy funkcji drużynowego i prowadzenie naszych drużyn. Życzę wam dużo przyszłych harcerskich przygód przy naszym szczepie i chówcu. Punkt drugi. Mianowanie drużynowych. Chówcowy swoim rozkazem L524 mianował na funkcji PO drużynowego przy 37 drużyny harcerzy następujący drucha. Świk, Piotr Grzesiu. Jestem. Komendant Chorągwi swoim rozkazem L824 mianował na funkcji drużynowego przy 23 drużyny harcerzy następujący drucha. Przewodnik, Ryserwatka! Jestem! Życzę naszych nowych drużynowych dużo zadowolenia i przygód przy prowadzeniu naszych drużyn harcerskich. Punkt trzeci. Rada Szczepu. Ogłaszam następujący skład Rady Szczepu na rok 2024-2025. Drużynowy, Gromada Marynarzy. Przewodnik, Jakub Grygatowicz. Drużynowy 45. Drużyny Wędrowników, przewodnik Dominik Szafra. Jestem! Zastępca szczepowego, przewodnik Tomek Pisarek. Jestem! Skarbnik, harcmistrz Stanisław Reitmajer. Komisja prób na stopnie, przewodnik Marek Klepner. Jestem! Przewodnik Ryserwatka. Jestem! Świk Piotr Grzesiu. Jestem! Komisja mundurowa, przewodnik Dominik Szafra. Jestem! Przewodnik Tomek Pisarek. Jestem! Komisja media społecznościowe. Przewodnik, Ryserwatka! Jestem! H.O. Max Sanko! Jestem! Instruktorzy przy szczepie! Czuwaj druhu zastępca szczepowego! Przewodnik Dominik Szafra melduje z trasą podróżyny na rozpoczęcie roku. Stan ogólny 25, 16 obecnych. Czuwaj! Czuwaj drugi zastępca szczepowego, Ćwik, Piotr Grzesiu, drużynowy 37 drużyny. Wydaje 37 drużynę na rozpoczęcie roku, stan ogólny 16, stan obecny 9. Czuwaj. Czuwaj drugi zastępca szczepowego, przewodnik bez spadka, neguje trzecia drużyna harcerska na rozpoczęcie roku harcerskiego, stan ogólny 23, 19 obecny. Czuwaj drugi zastępca szczepowego, zastępca wodza marynarzy. Naduje gromady marynarzy na rozpoczęcie. Stań 26, 21 obecny. Druk Marek Lepner. Jestem! Druk Ryserwetka. Jestem! I druk Piotr Grzesiuk. Jestem! Do mnie? Wystąp! Drużynowe? Wystąp! Drużynowe? Stąd!
drużynowi? I wodę. Stąd! Cieszę się, że możemy być wszyscy razem. A tu widać, że jest nas dużo, jest nas chyba jeszcze podwójnie, którzy dzisiaj nie przybyli, więc bardzo się cieszymy tym wszystkim i życzymy owocne prace, pełne ducha harcerskiego i przyjaźni w tym roku. Zaczniemy ze skrzatami na powitanie. Skrzaty. Czy możecie pokazać, gdzie jest serduszko? Gdzie macie serduszka? I jak najgłośniej, dobrze? Będziemy ćwiczyć, dobra? Skrzaty. Serduszko czułe. Czy głośniej? Skrzaty. Serduszko czułe. Skrzaty. Serduszko czułe. Okej, okay. Duchy chłopcy, duchy dziewczynki, was jest sporo, to jak najgłośniej, dobra? Duchy? Czuj! Duchy? Czuj! Duchy? Czuj, czuj, czuj! Okej, okay. Harcerze, harcerki, wędrownicy i wędrowniczki oraz wszyscy instruktorzy, instruktorki. Czy kronej, czy czuj? Czuj! 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 Mamy bardzo dobry skład kadry. Mamy dużo harcerzy, co były z nami rok temu lub na obozie. Mamy dużo nowych harcerzy, dużo nowych zuchów. I wiem, że druh Michał nie może się doczekać wszystkiego, co my w tym roku razem osiągniemy. To dziękujemy wszystkim za przybycie. I let's go! Na rozpoczęcie zaśpiewamy jedną piosenkę, bo jest taka piękna pogoda, a więc druhny druhowie, Bieszczadzki trakt. 3, 4. Kiedy nadejdzie czas, bawi nas ognia blask, na polanie, gdzie króluje zły, obojny. Więc zły w ogniu tym, zły wyciśnie nam dym, chęcią iskry z gwiazdami, a my śpiewajmy wszyscy ten losny czas, la, śpiewajmy razem. Jest tu nas, co świata młode, szybko płyną, wiemy, że nie zdarza, wiemy, że... Chyba więcej harcerzy i harcerek. Tak, coraz więcej do nas przybywa, więc bardzo z tego się cieszymy. A skrzaty rosną, zuchy rosną, harcerki, wędrowniczki. W tym roku mamy około 50 harcerek, więc jest fantastyczne. A biwak już się szykujemy na Kaszuby, już od razu w październiku. Będą parę takich biwaków, bo takich jesiennych, tak? Jesiennych, tak. I wtedy jeszcze na wiosnę i może jeszcze zimowe, bo dzieci bardzo lubią wyjeżdżać. A więc takie plany, aby były wyjazdy, wycieczki i dużo harcowania. To jeszcze zapytam tak o taką rzecz, która jest zawsze gdzieś tam z tyłu głowy. A ile to kosztuje rodziców, na przykład jak się ma dwójkę dzieci w harcerstwie? Więc w tym roku nasze składki w Mississauga są $200 i to pokrywa cały rok wszystkie materiały, oprócz wyjazdów. I nasz KPH, Koło Przyjaciół Harcerstwa, to też nam pomaga, wspiera finansowo. I te wycieczki, co robimy, to zawsze próbujemy robić trochę mniej, więc rodzice nie muszą tak dużo płacić. Składka jest $200. I jak są zabawy KPH, to zapraszamy, bo to znaczy, że będzie taniej dla harcerzy. Dokładnie, zapraszamy, wspieramy harcerstwo i dzieci wtedy mogą mieć więcej fun. Dziękuję bardzo. Dobrze, czuwaj. Czuwaj, mam na imię druh Tomek Pisarek, jestem zastępca szczepowego dla szczepów Wigry w Mississauga. Już mamy wiele lat tutaj na szczep harcerski, w ostatnim roku było 30-lecie. W tym roku już mieliśmy kilka zbiórek, ale oficjalnie rozpoczywamy. Mamy nasze 4 drużyny, no to gromada zuchów, 23 drużyna harcerzy, to jest młodsi harcerze, 37 drużyna harcerzy, to nasi starsi oraz nasi wędrownicy. Wszyscy tutaj byliśmy razem, byliśmy na mszy świętej w kościele świętego Maksymiliana Kolbego i teraz mieliśmy raporty, zmieniliśmy drużynowych na ten rok harcerski i... Liczniejsze harcerstwo jest w tym roku niż w ubiegłym? Liczniejszy szczep? Więcej ludzi? Ja myślę, że prawie tak samo, tylko że mamy więcej młodszych harcerzy. No to jest zawsze dla nas wielki skutek, żeby mieć dużą drużynę młodszych harcerzy, która potem będzie posuwała się do góry. Co się robi w harcerstwie?
W harcerstwie, no to harcerska jest, you know, jedna duża gra, tak się mówi, a mamy nasze idee harcerskie i najważniejsze jest to wychowanie młodych chłopaków, aby byli ewentualnie młodzi mężczyźni. Żeby odpowiedzialni? Odpowiedzialni, wychowani w religii, w społeczeństwie, żeby umieli dla siebie myśleć i dla siebie, you know, posuwać się do przodu, tak. No to gratuluję i no cóż, miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie, bo w tym świecie i w tych czasach jest to bardzo potrzebne. No, dziękujemy bardzo. Czuwaj. Czuwaj.